Hej, witajcie w nowym filmie. Dziś zapraszam Was do mojej sypialni i pokażę Wam zawartość szuflady, w której trzymam kosmetyki do makijażu. A skąd ten pomysł? Otóż wyobraźcie sobie, że na początku nowego roku, w sumie to zawsze na początku każdego nowego roku, mam pewne postanowienia. I tym razem stwierdziłam, że muszę zorganizować swoją przestrzeń. Między innymi w szafie z ubraniami, z dodatkami, z torbami, z butami, jak również w kosmetykach. Zarówno tych makijażowych, jak i pielęgnacyjnych. I zaczęłam od organizacji szuflady, w której trzymam produkty do makijażu. W związku z tym pomyślałam sobie, że może pokażę Wam, jak to w tej chwili u mnie wygląda, co nowego się pojawiło, jakie kosmetyki zostawiłam. A muszę Wam powiedzieć, że pozbyłam się naprawdę ogromnej ilości produktów makijażowych, między innymi te, które były już przeterminowane, i te, z których nie korzystam, oddałam moim koleżankom. One naprawdę bardzo się ucieszyły. Także zapraszam Was do sypialni, zapraszam Was do sprawdzenia tej mojej szuflady makijażowej. Może Was czymś zainspiruje. Tak prezentuje się zawartość mojej makijażowej szuflady, chociaż nie ukrywam, że w najbliższym czasie będę tutaj jeszcze robić porządki. Ale zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli od pojemników, które widzicie tutaj, i pojemników, w których znajdują się właśnie te kosmetyki. Kupiłam je stosunkowo niedawno w Leroy Merlin na dziale kuchennym, gdzie znajdziecie organizery, wkłady do szuflad, jak również suszarki. Pojemniki są plastikowe w kolorze białym i bardzo fajnie pomyślane, ponieważ mają tutaj takie zakładki, zaczepy. Jak widzicie, są dostępne w różnych wielkościach, ale ta opcja jest bardzo fajnie pomyślana, przez to też możecie pojemniki ze sobą szczepiać i one nie będą przesuwały się w Waszych szufladach. To, co ja zrobiłam i co Wam polecam, to najpierw zorganizowałam wszystkie kosmetyki, następnie zrobiłam sobie taki wstępny plan odnośnie wielkości tych produktów i tego, jak chciałabym je ułożyć, żeby wszystko wyglądało w ten sposób. I wybrałam się do Leroy Merlin na zakupy. No i słuchajcie, kupiłam taki duży pojemnik, w którym planowałam właśnie ułożyć wszystkie moje paletki, i ten pojemnik jest w cenie około 6-7 zł. I tutaj widzicie, mam paletkę ze Smashboxa, bronzer z Estée Lauder, to są paletki Victoria Beckham dla Estée Lauder, róż, paletki do brwi, pudry i jeszcze jakieś takie dodatkowe małe cienie. Następna przegródka, która jest stosunkowo dosyć długa, ona kosztuje około 6 zł i tutaj mam wszystkie podkłady. I tutaj widzicie podkłady Double Wear od Estée Lauder w tej standardowej wersji, podkład Double Wear wersji Nude, podkład od Clinique, mała baza i mój ukochany BB krem od Estée Lauder. Następna przegródka to są filtry, które aktualnie stosuję, plus fixer od Pixie z tej serii różanej i rozświetlacze, które Wam ostatnio pokazywałam. Małe opakowanie jest w cenie około 3 zł i tutaj trzymam sobie gąbki. Co prawda zostawiłam specjalnie po dzisiejszym makijażu ten mini blender, żeby Wam pokazać, jaka jest wielkość tego opakowania. Gąbka za chwilę idzie do prania. Tutaj mam wszystkie produkty w okolice oczu, czyli tusz do rzęs, mój ukochany w mini wersji, korektory, żel do brwi i bazę. O! I też wielkościowo, jeżeli widzicie tę bazę, to zobaczcie, ona się tutaj mieści idealnie. Następna przegródka to są kredki do oczu, wszystkie w kolorze czarnym, oprócz tej jednej, to jest kredka z NYXa w odcieniu białym na linię wodną i moje ostatnie odkrycie, liner czarny od Estée Lauder. Za jakiś czas Wam o nim troszeczkę więcej opowiem. Idziemy dalej. Tutaj jest przegródka, w której trzymam temperówki, następna, w której są błyszczyki i pomadki w kremie, które też są wielkościowo, zobaczcie, dosyć duże, ale idealnie mi się tutaj mieszczą. To są błyszczyki od Estée Lauder i Chanel. Następna przegródka, też błyszczyki, ale już w takiej mniejszym opakowaniu. Znowu błyszczyk od Estée Lauder, mój ukochany z Sephory i olejek do ust z Clarins. Następnie pomadki. I tutaj widzicie, mam pomadkę z Toma Forda, pomadkę z Colistara, dwie pomadki z limitowanej edycji
od Clinique, pomadkę z Bobbi Brown, Estée Lauder, Victoria Beckham dla Estée Lauder, Givenchy, pomadka w płynie i spersonalizowana pomadka od Guerlain. A ostatni pojemniczek to są nakładki na pędzle. Jak suszę moje pędzle po myciu, to zawsze nakładam takie właśnie siateczki, nakładki. Dzięki temu włosie się nie odkształca. Tutaj mam również nożyczki, pensetę i zapas dodatkowy atomizer do podkładu Double Wear. No i takie maleńkie opakowanie po cieniu z Inglota, żebym pamiętała zawsze, jaka jest nazwa tego cienia, więc sobie je tutaj zatrzymuję. Także widzicie, tak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o organizację. Jestem ciekawa, czy Wy też tak organizujecie szuflady, czy korzystacie z takich pomocy, czyli właśnie tych organizerów. No i przypominam, że jeżeli tego nie robicie, a szukacie takich fajnych pojemników, to polecam Wam właśnie te z Leroy Merlin. Teraz już wiecie, jak wygląda moja makijażowa szuflada. Szuflada z produktami do makijażu. Jestem ciekawa, czy Wy też organizujecie sobie w ten sposób kosmetyki, czy korzystacie z takich organizerów, takich pojemników, jak to u Was wygląda, czy też na początku nowego roku sprawdzacie wszystkie kosmetyki, wyrzucacie te, z których nie korzystacie, które się przeterminowały i zużywacie te, które są dla Was najważniejsze. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło. Pa!